A ty dlaczego tak siedzisz? Nie wolno tak siedzieć. To jest depresja, takie siedzenie. Te włosy. Ale jak można nie mieć włosów rano? Rozpuść, Wafel, chcę zobaczyć. Przepraszam, chcę zobaczyć, jak wygląda. No rozpuść. Chcę zobaczyć, będziesz bardzo ładna. Bardzo. Ty też. Ona ma bardzo ładne loki. No i właśnie, dlatego ja mam właśnie. Popatrz, ja myłam dzisiaj rano, ale że byłam w kuchni, to już związała. Ja też cały dzień byłam w kuchni. Nie tam Chopin od razu. Cudowna! Cudowna, mokre tatarki. Rozpuść warkocz. Tak. Nie wolno wam dokładać, tak jest super. W ogóle inna baba. Cudnie. No jak prostownicę nam zabrali. Ja nienawidzę prostownic, więc bardzo dobrze. To była moja robota. Świetnie. Świetne włosy. Czekam na żelazko. Nie chcę tych kucyków. Wyglądają jak kikuty. No tak. Nie chcę. To się nazywa kopa. Ale ja gubię włosy. Właśnie, ja masz dzisiaj nie gotujesz. O. Daj mi gumkę. Daj mi gumkę! Powiedziałam. A co powiedziałaś o ten sojuszach? Powiedziałaś? Ja mam jeszcze nie będzie prostownicy już nigdy w życiu. To ja tak zrobię, że jej nie dotkniesz nigdy w życiu. Nigdy w życiu nie będzie prostownicy. Będzie krzywalnica. Albo lokownica. Lokownica. Ja ci będę lokować. No chociażby lokownica była. Jakby była lokownica. Macie papier higieniczny, pokazać wam jak to się robi. Dajcie papier higieniczny. To będzie lokownica. Dawaj, no gdzie była ta rolka? Dawaj rolkę. Gdzie jest? Dawaj tam. Przecież nam wydzielają. A co wydzielają? Wszystko. No to nie, bo widziałam, że szklanka wody. Szklanka wody. Albo dzbanek wody. Lejesz między nogi na sedesie, myjesz się mydłem, nie potrzebujesz niczego. Ręczniki są? Są. Myłam się tu już na kimmel, szczerze powiedziawszy. Ale to jest najlepsza metoda. I najzdrowsza. Oczywiście, najbardziej higieniczna. Po co ci papier? To jest brud. Woda czyści. Papier tylko wyciera. To prawda. No i co? Papier macie wtedy na... papiloty. Przecież oni by nas zjedli. Zacznę ci robić papiloty. Na dobre włosy? To nie, podsu. Ciszej bądź. Mądra jesteś. Się robi tak. Całe życie tak sobie robiło. Cieszę się, że ci pani Magdaloki robi. No, to jest zaszczyt. Masz grube te włosy, jakieś niesforne. No wiem. O, i tu się wiąże. I koleżanki ci zrobią piękne uczesanie. Ale rajstop też można, jak moja babcia robiła rajstop. O, masz. O, i masz koferkę. I robicie sobie tak... Znajdź to lepiej, bo na mokre. Ale kto powiedział, że na mokre? Popatrz, już się zakręciły. Masz chodzić z moim papilotem. Dałusz jej pie papilota. I bawisz tak, jak ja mówię. Hej, do przodu wyprosty te plecy, kobieto. Biust do przodu, już. Wciągnij brzuch, już. O. Nie da się. Da się. Bardzo dobrze, pani Magdy, bardzo dobrze. Bo Kaśka ma rudzi, strasznie. Ja cały czas to słyszałam, więc makarę. O Boże. Teraz rób papi i tu jej, ty jej robisz papi. Tak, a ty jej robisz papi. Zanim będzie gazpacza, już, do roboty. A ty jej robisz też papiloty. Niech zakręci włosy. Tak. Teraz?